samolot dalej sprawny? Przyjadę. Co 62? Drugie, czek, słucham cię. Lex jako kawka w Eurocopterze właśnie startuje. Chciałem polecić na znacznik LZ, tam jest bezpieczne podejście za górką, jest cała akcja, nasi w mieście, ciężki oszczał. Skrzydło w powietrzu, czekamy na rozkazy. Kawka do tory z grupy naziemnej, zgłoś Piranie chociaż. Piranie chociaż tu kawka zgłoście. Piranie zgłasza. Tu kawka, mam na, Eurocoptera uzbrojonego. Potrzebujecie jakiegoś lekkiego wsparcia? Pewnie. Kosiarzowi przydałoby się wsparcie medyczne. W jakiej postaci? Jak uleję. Przyjąłem. Udzielę wsparcia ogniowego, a potem postaram się ciebie podjąć. Przyjąłem. Kto potrzebował wsparcia ogniowego? Wal gdzie popadnie, w co się da. Czy przydałoby mi się oznaczyć czy coś dymem, bo ja tu mało widzę względnie. Pirania, Kosiarz, podajcie mi swoje pozycje. Kosiarz jest na pozycji 071165. Powtarzam 071165. Piranie zgłoś? Piranie zgłasza do Pingwina. Piranie jest na pozycji 072164. Piranie, powtórz? 072164. 072164. Piranie przyjął. Kosiarz, powtórz, co jest urzędne? Kawka do Kosiarza, powtórz swoje współrzędne. Jaka jest twoja pozycja? 071165. Kosiarz 071165. Potwierdzam. Kawka przyjęła. Daj mi chwilę, muszę zrobić nawrotkę, bo mam tutaj jakąś 50. Niby nieaktywna, ale chcę ją dobić. Tu kawka, dawajcie dymy na swoją pozycję jakieś kolorowe.
trzy. Zrzuciliśmy żółtego smoka. Przyjąłem. Pilania rzuca niebieski dym. Przyjąłem. Dobra. Tapka do drużyn naziemnych, czy jesteście w stanie oznaczyć w jakiś sposób na przykład dymem wrogu? Nie tak, do końca. Tu pirania, no Boże. Tu pingwin do pirani, do reszty. Wracamy do bazy, paliwo nam powoli schodzi, lecimy się dotankować i będziemy tam czekać na wasze dyspozycje. Okej, przyjąłem bez odbioru. Tu kapka widzę cele na jednym budynku na balkonie i w środku będę atakował. Nie gadają nic. Dobra,
ja muszę lecieć, dzięki za gierkę. Do jutra. Dobra, Sarel tak samo się ma. Kosiarz, tu Kawka, co ze wsparciem medycznym potrzebujecie nam lądować? Tak, potrzebujemy dwóch z naszych kolei. Przyjąłem, oznaczcie, oznaczcie LZ. Będziecie musieli to zrobić w miarę szybko, bo jest dość ostro. Jesteśmy tu pod ciężkim ostrzałem, ja znaczek jest nieprzytomny. Ja spróbuję wychwycić tych, którzy tak tutaj strzelają. Ale niespodziewany ostrzał. Jak tam uspokoiło się trochę? Jak tam uspokoiło się trochę? Mam lądować? Jeszcze potrzebujemy pomocy medycznej. Potrzebujemy jedynie pomocy ogniowej. Przyjął.
jestem w miarę czysto na ulicy, możemy się wychylić i gdzieś przemieścić. Z grubsza jest czysto, głównie nawalają z budynków i z okien, z tego co widzę, bo trudno jest mi ich wypatrzeć. Chociaż pełne kontakty jest w oknach i na balkonach, także bądźcie bardzo ostrożni. Staram się ich po kolei eliminować. Eurocopter tu pirania, zgłoś. Eurocopter Kawka zgłasza. Kawka, jakbyście mogli wylądować tutaj i mam jednego rannego. Przyjąłem, oznaczcie swoją pozycję, najlepiej wylądam. Przyjął, wyrzucę niebieski dym. Rozumiałem. Niebieski dym na ziemi. Ja tu Kawka widzę dym, zrobię nawrotkę i lecę do was. Przyjął. Kawka, dawajcie ranny. Przyjął, biegniemy. Do wszystkich Kawka RTB lecę z rannymi i uzupełnić amunicję.
Zajebiście jest wytrzymały ten Eurocopter, to mnie tak klepali, że masakra. Tak, takie zwykłe kalibry to wtedy nic nie robi. Tak. Chwilo, słyszysz mnie? Słyszę cię, słyszę, co jest. Jakbyś mi zrespił gdzieś ciężarówkę z amunicją. Czy na samolocie jesteś? Co? Czy jesteś tu gdzieś samolotem i skoro? Nie. Lecę tym, lecę Eurocopterem. Ciężarówka z ammo, czy... Muszę ammo uzupełnić, żeby powoli kończyć. Dobra. Jak się nie da, to dobi. Macie. Nie mówcie, że on ten, że on awczy. Co? Arnorkan chyba awczy. Dobra, pojadę już zupełnie amunicję. Ja mam pilota śmigłowca, nie mam. To ja ze 20 sobie picie zrobię, tak na minutkę. Się wewal do helki już. Leksu, polecę z tobą jako drugi pilot. Przydasz mi się chociażby na kamerce, bo ja tam bardzo mało widzę. Ale jestem zajebiście zadowolony z tej helki. O mnie zajebista jest. Czekaj, to sobie włożę słuchawy do uszu. Też jakieś picie sobie ogarnę, zanim tam dolecisz, to ja sobie tam ogarnę picie. Jeszcze w ogóle tam ktoś przeżył, czy tam ktoś kurwa strzela, czy... Ale z wrogów? Nie, z naszych. Nie no, nasi są tam. Ja tam tłukłem do gości, ile kuźwa wlezie. Tylko był problem taki, że w cholerę mało widziałem, no bo prędkości jeszcze no mało, no trudno wypatrzeć takiego typa. Dobra, wszyscy są? Tomek, Norkan są, dobra. Kręcę. Ktoś z nich ma tam radio długie? On jest tutaj, więc... Dobra. Tomek, oznacz mi, gdzie mam was wyładować. Dobra, no to powiem, żeby się zbliżał.
To jest piranie, tak? Obydwaj. Tomek? Pirania, pirania, tu kawka, złoś. Dobra, jestem. Pirania, kawka, złoś. Piranie zgłaszamy? No, akurat siedzę z wami w Helce, chodziło mi o ten. Chodziło mi o grupę na ziemię. Kto tam będzie z grupy na ziemię, złoś. Kosiarz zgłasza. Kosiarz, mam tutaj dwójkę ludzi z Piranii, muszę ich gdzieś wyładować. Możecie mi wskazać miejsce, waszą pozycję wylądowałoby gdzieś obok, gdybym wyładował. Tak, już wskazuję. Przyjęliśmy żółtego smoka. Na szyję. Czyli mam tu maciutki pytanie, to na azyl, na aj. Speed. Jest, czego? Żółty jest. Dobra. Przygotujcie się, zaraz siadamy. No, czerwony coś. Albo... Słuchajcie, Tomek, Norka, zjedziecie na linach, bo to jest też taki średni teren. Zawisnę zaraz i zjedźcie na linach. Pod nami jest nasz? Kyky. A. Dawajcie. Pozdro. Nie mam nogi. Słuchaj, azymut 129 jest kościół. Tomek, zjeżdżaj! Tomek, krótko. Kurwa. Jak sytuacja? Chujowo, Tomek awczył w tym momencie jak ten. Jak mieli zjeżdżać, a Norka sobie nogę rozjebał. No i to jesteś. Dobra, bo akurat poszedłeś awczyć jak ten, jak zrzucałem na linę. Dobra, ja sobie nogę musiał rozjebać oczywiście. Dobra, słuchaj, podlatuję szybko i zjeżdżasz na linię, powiem ci kiedy masz. A zimno 84 wokół szkoła. Dobra. Dawaj do nas. Dawaj. Właśnie teraz nie widzę skąd palę. Dobra, poszedł kogo. Kurwa, nogi rozjebałem. Medyka! Chyba na pewno nie. O kurwa. Zginął, ja pierdolę ty, ale wyjebałem w ziemię, ja pierdolę, no bo chuj spalił. Kurwa, chyba że mnie ktoś niesie. Panda, kurwa, niedobitków. Biegiem naprzód, marsz, kurwa. Żyję, ale mam połamane nogi. Kurwa, musimy dotrzeć do punktu medycznego u góry i tam na górze jest, tam się można wyleczyć. Generalnie u nas 4 osoby koleją, więc też by się przydało. No to idziemy w stronę. Świru, chodź do mnie. Daj mi stazę na nogę, bo ja nie mam. Kurwa, kredka idzie. Kładę stazę. Staza zamontowana.
Przyjechał doktor House. Przyjechał doktor House. Lecz ta kurwa. Co boli, zapraszam do karetki. No kurwa, na akcji. Weźmy do karetki, wpierdalajmy stąd. Panowie, wszyscy do karetki skłócamy. Ej, halo, szybko. Pędzimy. Go. Doktor, czekaj jeszcze, niech reszta się czeka. Szybciej. Co ty myślisz, że z połamanymi nogami możemy biegać? No na rękach, ale zapierdamy. Jak to chciałeś? Przyjaźń się nie da. Ja też nie mogę. Ja mogę wsiadać z tyłu. Nie, zmieścimy się wszyscy. Tak, już nie ma miejsca chyba. Kurwa. Nie, dobra, niech ci, co są ranni, wsiadaj. Ci, co są z nogami ranni, wsiadają, a reszta już. Wszyscy są ranni z nogami. Wszyscy. Na kolanka możemy się dwie osoby wziąć. Cztery miejsca są. No to dobrze, to jadą osoba, reszta pod płot. A zawieź ich tam pod punkt medyczny. Zawieź ich. Ktoś na dach wsiadł. Zawieź ich. Czyli mamy wyjść. Dobra, magicznie się pojawiła druga karetka, ładujcie się do niej. Ale my tu już czterech jesteśmy w środku. A mam drugą kredkę jeszcze. Dobra, to już się namotuje, bo jedziemy na to już jedziemy. A, dobra. Trzeba poćwiczyć te... Panowie, nie chcę wam nic mówić. Na wzgórzu, tam gdzie jakbyś na LG się kierował, jest budynek IDAP. Są na nim flagi, chuje muje. Taki szpital polowy. Dobra, operacja zmiany płci rozpoczęta. Panowie, ale tam jest tam pół miasta jeszcze zostało. Jeśli gówno wyczyściliście, się striggerowali w dwóch miejscach i po tym... Jestem jebany budynek IDAP-u. Zaznaczcie mi budynek IDAP-u. Jest zaznaczony na mapie budynek IDAP-u. Gdzie? Zero 73166. Nigdzie go nie ma zaznaczonego, chyba że na jakiejś grupie, co najwyżej.
No ale to mi się normalnie podobało. Wbijam tamtym botem od dupy strony. Wszyscy pilnują tej strony, gdzie najpierw zobaczyli bota. Dwóch się tam leczy. Bot sobie wchodzi, no i wybija wszystkich. Jeszcze was to wy jakąś reakcję tam mieliście. Kapiście się zaczęliście, jeszcze nie udało się, byliście wolniejsi. Ale jak doszłem do gościa ubranego w pszczółkę, to normalnie ja do gościa szczelam, a on się wychyla, patrzy, czy przez tą bramę do niego ktoś nie szczela. Ja do niego z tym. Nie rozbawiło to, jak to nie prawda? Szczelał na plecy do tego, do przyczyny krzętusa i się do kolumny wsadziłem. A wiesz, jak to było? Ja to zrobiłem. Ja to nie w tej grupie. Coś tam 5 sekund wcześniej mówiłem tam komuś, żeby patrzył plecy. No właśnie, on patrzy w plecy, ale no. Z jednej strony. Ja tak zobaczyłem, tak stoję za wami, nie? Stoję. Gdzie goś się odwrócił i tak kurwa, ej kurwa, identyfikacja celu, nie? Wiesz co, bo ja patrzyłem tam... Ja patrzyłem za ruch, ja się na tym skupiłem, plus zacząłem się łatać, bo sobie stawę nakładałem. Ale to jak rozjebaliśmy się tą herką, to było po prostu bezcenne. Właśnie. Ty Zilek, tu nie widział tego wcześniej. Tomek postanowił sobie awczyć na 30 sekund przed tem, przed wysadzeniem ich na ten, na miejscu. Zrzuciłem Norkana, zleciał z liny, połamał sobie nogi. Musiałem zrobić nawrotkę i w tym momencie jak Tomka zrzuciłem, który też sobie nogi połamał, dostałem kulkę, a to było na takiej wysokości, że Świrus już nie zdążył przejąć steru. Bo to było jakieś 19 metrów. No ile miałem? Dostałem centralnie kulę w łeb. Ale nie, co wam powiem, ale lepiej nie widziałeś tego, jak kosiarzowi na plecy wszedł bolt. Centralnie wbił im bot na plecy. Wcześniej weszłem z jednej strony, zajebali tego, to drugi bot wszedł na plecy. Wydupcył dwóch gości, jeszcze oni zareagowali, dwóch czy trzech gości jeszcze zareagowali, a najlepszy to był gościu w pszczółce. Powiedzmy, że tu jest brama tutaj, jak jest ciężkówka tego auta, nie? Mhm. I tak. Nie? Stoję tak jak ty i strzelam do niego. Oczywiście w tą Uber kamizelkę. On robi tak. I rozgląda się, gdzie strzela do niego botu. Ja pierdolę. Dobra, Świrus, bo ja, żeby oni tak zlatywali z tych lin, chcę sprawdzić, czy tu nie, czasem nie ma jakichś bugów. Wejdź na tego, wejdź na pilota. Na zrobicie takim, wiesz. Kurwa, skąd strzelać? Kurwa, ja tym dziadostrzem latającym chuju z tym pierdolonym. Chyba nam zniszczył samo śmigłowiec. Zastrzeliłeś tego gówno? No chyba nie. Kto leciał tym dronem? Wszystko wybuchło. Kto leciał tym dronem? Co? Jeszcze raz coś takiego zrobić, to się wypierdolę z serwera. Ale... Uj, tak siedzimy, bawiliśmy się, strzelaliście do Damian, to kurwa, chciałem ze Świrem coś testować. To możecie to nadal testować. Świrus. Już. Ale powiem wam, ogólnie najgorsze co do tych pleców, otwarłem na chwilę mapę. Wyłączam mapę, wylatuje mi Świrus, chyba no. Druga pestka dostałem wejść. Świrus, wchodź na pilota, daj auto zawis i wejdź na 20 metrów. Kurwa, coś mi się zbugowało, poczekaj. Co jest zamknięte? Nie mogę wejść, wyjdźcie z tej śmigłowca. Lex, wyjdź, Bóg jest. Dobra, my jest. Nie Bóg, tylko pewnie mnie traktuje jako wroga, ale nie wiem dlaczego. A to zawis i 20 metrów wystarczy. No, okej. Nie, kurwa, nie teraz na linach, nikt nie kazał schodzić. Zaraz nam się wkręcą w wirni, kurwa jego mać. Filus, no, wisisz? Poczekaj, no, bo ja teraz wisi. Jak wisi? My lecimy cały czas. Jak kurwa leci, jak... Pod X-em masz z auto zawis. Nie.
Włącz ten autozawis. Włączyłem go, żeby się zbudowało. Dobra, teraz. Dobra. Poczekaj, zejdę. Kurwa jego mać. Uiii! 20 metrów miało być. Ale z maski swojej najpierw mów, najpierw obniżaj, a potem mów, żebym ten, wyląduj. Mówiłem, że zejdę z wysokości, nie wyskakałeś. A ty powiedziałeś w tym momencie, jak już mogę wyskoczyć, zaraz potem to udało. Nie powiedziałem ci, że możesz wyskoczyć, ani słowa nie powiedziałem na temat możesz wyskoczyć. Nie wiem, po chuj wyskakiwałeś. Dobra, wchodź znowu na wysokość. To 20 już i maska. Poczekaj. 20 możesz próbować. Dobra, zobaczmy, co się tu dzieje. A co się tu dzieje? A co się stało? Też ujebać nogi? Znaczy, no właśnie nic mi się z nogami... Magicznie nic mi się z nogami nie stało, ale mi się odczepia w trakcie. A ty, a weźmy inne śmigłowce i zobaczmy, czy dzieje się to samo, czy to bohemia spierdoliła. Ja tym ląduję, a weź jakiś inny śmigłowiec. Tak, proszę. Czy jakieś inne śmigło? Cokolwiek. A może 20 metrów jest za mną? Kurwa. Uważaj, by mogą nas łaszczał robić. Dobra. Co by tu dać? Jeden jest hołka. Naszego. Dobra. Start może być przejebany, ale zobaczymy. Chodź. Poczekaj chwilę, wstrzymaj się chwilę, bo zaraz miasta zniknie. Nie, zawiodłem to 150 minut. Dobra, siadam. Poczekaj, wystarczy. Siedzisz? Lex? Siedzę. To 20 metrów nie niżej? Na razie 20 nie zostanie. Czekaj, jeszcze nie leć. Dobra. Dobra, Shiro, zląduj, tak na nas na lotnisko, bo to jest tutaj tak. Startowanie chyba takim terem na siłę. Stefnij na lotnisko. Aha. Dobra, panie, ja już będę leciał się do... No, ja tak samo. No, na razie. Never dusisz się. Kto ma to? I... Dorki. Ja mam echo? Albo test mi się zlogował. No. Nadal jest? Jeszcze masz
Zaraz postaram się to ogarnąć, bo na razie nie mówię. Wyłącza barwę, czyli cały komputer mi nie odpowiada. Dobra. I dobra, to już lecę się ma. Patrzcie, sam wyczyściłem miasto. W tym COVID-zie tam już nic nie ma. Krwawisz. Pewnie ta. Kurwa, wiecie on. Dobra, jeszcze raz spróbujmy z Eurocopterem. Mhm. Te fary już możemy włączyć, nie? Z grubsza tak. Wejdź na 15 metrów tym razem. Wystartuję sobie tym Eurocopterkiem. Dobra i start. Jesteś, tak? Tak. 20 osiągnięte. Dobra. Ej, w ogóle takie ciekawe. Dopiero to odkryłem, ale jest fajne. To takie ciekawe. Co odkryłem, to to, że jak mam rozstawiony dwójnóg, to mogę ten się wychylać na boki. Powiedz mi, Aleks, na czym to polega? Czemu przedtem? Chcę to jeszcze stestować, dawaj jeszcze raz. Dobra. Już? Tak, już możesz. Dobra, jeszcze raz, bo teraz jakoś nie ma. Teraz jakoś nie ma. Może to się po prostu zbugowało. Ja, no to nie strzelaj. Możliwe. Mam przemyślenia co do tego, co może to tam. Ale dobra, dawaj jeszcze raz. Okej, możesz. Co tam? Nic.
Jak najlepiej. Zostałeś chyba raz, nie? Nie. Jak to? Tak to. No i co jest? Wiesz, mi nie strzelać. Miałem wrażenie, że tutaj czasami można było wejść w kolizję z tymi płozami wychodząc i po prostu gra tak, no jakbym już dotknął tego, tego podłoża, no i wtedy mnie odczepiała. Choć czasami zdarzało się, jak już to było niżej. No nie wiem, no trzeba będzie jeszcze to następnym razem dobrze potestować. Może się spłuchało po prostu i tyle. Może... Trzeba to chyba, musi helikopter zawisnąć i dopiero ten się może zaekstradować, tak? No to tak robiłem wcześniej. Teraz... No nie do końca tak robiłeś, bo też jeszcze byliśmy w ruchu, jak żeś go wypuszczał. I może to też być problem. On się lekko bujał, ale nie leciał. A wcześniej jak to z tobą testowałem, to był nieruchomo i zleciałem. Poczekaj, ja spróbuję, wsiądę sobie, a ty mnie ten... Weź, ja spróbuję to zrobić. Dobra, tak ja ci nie będę walił. Wsiadaj na pilota, podjdź do góry. Ja tu będę. Eksu? Hallo? Dobra, jestem. Eksu, wsiadaj na pilota, jak to spróbować zjechać, zobaczyć jak to wygląda. Zaczynamy od 15 metrów. Dawaj. Zerwało mnie. A nic mi się nie stało, nie wiem czemu. Z pół lądu i spróbujemy jeszcze. Nie mogę się że zajebiście go. A tak to jest na pewno jak droga. Zobaczcie, może to trzeba. Mam. Teraz może. Co, że strzelam do swoich? Nie wiem. Najwyraźniej. Dobra, próbuję. Od razu mnie odpięło. No tak, odcinam. Jeszcze raz. Okej, niech się podniosę. Siedzę. Jaką masz pracę? Tak ogólnie wyskakuje do śmigłowca, albo spadnę i się połamie, albo nie. No. Może niżej trochę, jak chyba się teraz. O, ale mnie buja mną na tej linii. A właśnie jak to będzie bujać, to może... Może trzeba poczekać chwilę przy tym bujaniu, nie zjeżdżać od razu. Mi się wydaje, że chyba wiem o co chodzi, ale na pewno się raz, a w zasadzie dwa razy. Nawet kurwa, nie wtedy, próbuj. Wtedy będę miał pewność, czy moje przypuszczenia są słuszne. Dawaj. Tylko odsuń się od tego amunicyjnego, bo zaraz niego chwilę chcesz. Masz go po swojej prawej stronie, przy ogonie jakbyś. Norkan, powiedz mi, czy naprawdę ty backblastem zmiotłeś ten dom z powierzchni ziemi? Mhm. Dobra, o, no nie. To sobie chyba... Ale się majtasz, ja pierdolę.
Osiemka. Dobra, normalnie. Dobra, i już ostatni raz i chyba już będę wiedział, o co chodzi. Siedzę, startuj. Dawaj, 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 góra. Dobra, jadę. Nie, nie chodzi o drzwi. Mieszę na linii sesji jeszcze. Może chodziło o wysokość. Ale ja byłem dokładnie cały czas na tej samej. Nie, to chodzi o coś innego, kurwa oce. Może to się po prostu buguje i tyle. A tak w ogóle, ten uczuć, kiedy testujemy coś, co może być dla nas istotne na przyszłość, akurat pod koniec szkoleniówki, a jakiś gość pisze na streamie, jakie nudy XD na tym szkoleniu, większy syf niż kurwa u mnie w świetniku i chujowe, a na swoim kanale ma film XDS-a. XD. Przypadek? Co ty pierdolisz? Nie sądzę. Co ma na tym, co ma na kanale? Filmik XDS, a tam filmik. Kurwa. Przypadek? Nie sądzę. Wbijaj do środka. Nie wiem, jak kogoś to mówi. Znaczy? Kogoś to on ci później weźmie, to będzie chciał użyć tego, nie będzie wiedział. A z drugiej strony są różne przyjeby, kurwa, na tej planecie, no i coś tam poradzi. O, dokładnie. Próbuj teraz. Normalnie wjeżdżam, bujam nam jak szmatą, ale wjeżdżam. To było 19 metrów, proszę. To było 19 metrów, proszę pana. A spróbuj 22 metry. A tak to nie ma znaczenia z długością liny, bo ja widzę, że ta lina sięga do samej ziemi i jeszcze dużo jej zostaje, ale... Ale to jest arma. Przez coś na pewno odłącza, ale nie wiem przez co. Dobra, czekaj, schodzę na wejście do rano. Sprawdźmy wszystkie opcje. A ty dzisiaj wszyscy streamujesz? Eee, nie chciałbym się włączyć. O, okej. Dobra, zjeżdżam. Już jest? Dawaj. No, no tak kurwa dosyć się majta ma linka. No ona wygląda tak na początku, jakbym wyskakiwał, wiesz, i ta ona tak jakby się naprężała. Akurat to nie jest problem, tylko ja tak zauważyłem, że w moim wypadku było to samo, że z początku cały Niemcy. Czas praktycznie cały czas zlatywałem, a potem już było trochę lepiej. Dobra. Dawaj, nie w Niemcy tu są. Szkopy. Zrobiłem jeszcze nie. Nimczury. Poleciały. Zjednoczone Emiraty Niemieckie przyleciały. Jajana, jajn. Jajana, akwar. Najnajn ich, Guteman. Musi zejść w tę mapę. Kurno, zajebiście mi się dzisiaj z tej snajpy strzelało. No, tak zajebiście, że wystrzelałeś wszystko amunicję po początkiem akcji. No. Ale było tyle typa, że ten, że nie dało się inaczej. Kurwa, za długo to dupa. Ooooooo, jeszcze się zabiły. Plus większość skanowałem kurwa. Te zasłony. Odleć, bo na to rozwali. Panie Little Beardzie, kurwa, przelecisz. No to nie Little Beard, to jest taka, wiesz, połączenie liter dla z czymś większym. To jest podnaspowany maluch jeszcze. No, ale dobra pany, ja też spadam. Do tego. To nie ma. Być Little Big, to ma być coś lepszego, nie? No. Jest coś pomiędzy Little Bardem a Ghostwalkiem. Dobra pany, ja też lecę. Bajo. No, trzymajcie się, hej, no, hej, hej, na ten. Lexus zdałoby się, żeby to był dłużej zrobić ten z tymi pojazdami, bo to ta wszczelanka w mieście. Ta wszczelanka w mieście to było takie, wiesz, no. Śmieszne dla Zeusu, bo to co chłopaki tam wyprawiały, to było straszne.
jestem w przodu. Kul mi ze stanowiska szczelta, jak z niczego nie mogę strzelać, bez sensu. To jest nazwane, bo nie mam być po prostu jako drugi pilot, a nie strzelec. Strzelcem jesteś w zasadzie takim połowicznym, dopiero w tej wersji, kiedy ma rakietę. Bez sensu. Strzelec, który nie jest strzelcem. Arma, Bohemia, bo. No, przecież nie Bohemia robiła tę grę. Znaczy grę, Jezu, grę na tego moda. Nieważne, ale czy są, wiesz, moduły, bo... Ale co z tego, skoro gościmy, to mieliśmy dać na drugiego pilota, ale tego nie zrobił. To nie jest... Bohemia tutaj nie ma nic do... Nie ma nic tutaj do rzeczy, tak w zasadzie. Wnieśać mi tu śmigłowca lata. A nie, ładne tu nasze śmigło. No. Znaczy można byłoby mu chyba podnieść troszkę opancerzenie szyb. Delikatnie można byłoby zmienić, bo jednak było troszeczkę słabe, wiecie, tak jednym pociskiem, chyba bez większego problemu ściągnąć tą szybeczkę. Pancerz ma zajebisty. Tylko szyby ma, kurwa, zwykłe. Nawet szyby ma bardzo mocne. Bo napierdalali do mnie ostro. Ale napierdalaj do mnie wcześniej ostro, tą kulkę dostałem, no bo dostałem, to będzie zdarzyć. Czekaj, spróbuję z tego przeorać. No to z tego to przeorasz, kurwa, gościu. Ale widziałeś, ile kurwa do tego, do orki.